Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie. Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku. Sygnatura akt K23/11. Wyżej wymieniony wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdził niezgodność wybranych przepisów ustaw. Jest to 8 ustaw. Chciałbym je wymienić. Jest to ustawa o Policji, o Straży Granicznej, o kontroli skarbowej, o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawa o Służbie Celnej. Te 8 ustaw zostały uznane przez wyniku wyroku Trybunału niezgodne z Konstytucją. Rozstrzygnięcie tego wyroku zostało ogłoszone dnia 6 sierpnia 2014 roku. Te daty są bardzo ważne, Wysoka Izbo, ponieważ wiele w tej sprawie mieliśmy różnic pomiędzy opozycją a koalicją, znaczy partią rządzącą. Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego zbadał konstytucyjność przepisów ustaw zawierających regulacje dotyczące kontroli operacyjnej, pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, ochrony tajemnicy zawodowej w toku kontroli operacyjnej oraz niszczenia zbędnych danych telekomunikacyjnej w wyżej wymienionych ustawach. Projektowana ustawa, realizując ściśle sentencję wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku, uwzględnia ponadto zasadniczą część sformułowanych przez Trybunał w uzasadnieniu do tego wyroku minimalnych wymagań, jakie łącznie powinny spełniać przepisy ustawy normujących niejawne pozyskiwanie przez władze publiczne w demokratycznym państwie prawa informacji o osobach. W projekcie uregulowano zatem następujące zagadnienia. Wysoka Izbo, chciałbym przedstawić w 9 punktach, jakie są to najważniejsze założenia projektowanej ustawy. Po pierwsze, kontrola operacyjna i dostęp do danych telekomunikacyjnych. W uzasadnieniu do wyroku Trybunał zwrócił uwagę na niedookreślony ustaw katalog sytuacji uzasadniających zarządzenie kontroli operacyjnej w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Policję, Straż Graniczną, Wywiad Skarbowy, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do przestępstw ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych, przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, podstawy ekonomiczne państwa czy bezpieczeństwo sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych MON i państw zapewniających ich wzajemność. Co prawda zakwestionowane przed Trybunałem przepisy zawierające przytoczone określenie w punkcie pierwszym wyroku o sygnaturze K23/11 zostały uznane za warunkowe, zgodne z Konstytucją. Jednak w uzasadnieniu do wyroku Trybunał zauważył, że obowiązujące przepisy nie precyzują, o jakie dokładnie przestępstwa chodzi, ani w jakich dokładnie aktach normatywnych są ujęte. Mając na uwadze powyższe projektowanych, w artykule 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o Policji, artykule 9e ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej, artykule 36c ust. 1 pkt 5 ustawy o kontroli skarbowej, artykule 31 ust. 1 pkt 9 ustawy o Żandarmerii Wojskowej, doprecyzowano, że kontrola operacyjna może zostać zarządzona w odniesieniu do przestępstw ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie określonych w polskiej ustawie karnej. Ponadto w projektowanym artykule 9e ust. 1 pkt 4 ustawy OSG doprecyzowano katalog przestępstw pozostających w związku z przekroczeniem granicy państwowej lub przemieszczeniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych polegających obowiązkowi oznaczenia ze znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni, amunicji oraz materiałach wybuchowych, a także przeciwdziałaniu narkomanii. Artykuł 27 ust. 1 ustawy ABW i AW zmienią artykuł 7 pkt 1 litera A projektu. Doprecyzowano katalog przestępstw, do których rozpoznania, zapobiegania i zwalczania ABW może stosować kontrolę operacyjną. Doprecyzowanie ma na celu wykonanie punktu 1 wyroku Trybunału
i zostało ujęte poprzez określenie na podstawie systematyki kodeksu karnego zamkniętego katalogu rodzajów przestępstw stanowiących odpowiednik zakwestionowanego przez Trybunał pojęcia przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa. W artykule 31 ust. 1 ustawy o żandarmerii wojskowej sformułowany zamknięty katalog przestępstw, w odniesieniu do których może zostać zarządzona kontrola operacyjna na wniosek szefa tej służby. Ponadto w celu uniknięcia ewentualnego podważania zebranego podczas kontroli operacyjnego materiału dowodowego w projekcie zaproponowano, by organ uprawniony do wnioskowania o zarządzenie kontroli operacyjnej, o zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz do wnioskowania o przedłużenie kontroli operacyjnej występował obok szefa CBA, również upoważniony przez jego zastępca. W powyższy sposób doprecyzowano także odpowiednie przepisy pozostałych ustaw. Odnosząc się do postępowania w sprawie zainicjowanego wnioskiem prokuratora generalnego dotyczący zgodności z artykułem 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, przepisy, które pomijają prokuratora jako podmiot uprawniony do zainicjowania postępowania odwoławczego od postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, w projekcie zaproponowano uwzględnienie powyższego postulatu. Uwzględnienie polega na wprowadzeniu do projektu odpowiedniego przepisu zmieniającego, który przewiduje uprawnienie dla prokuratora w zakresie zażalenia na podstawie sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej. Kierując się potrzebami uporządkowania katalogu danych uzyskiwanych przez uprawnione służby od przedsiębiorców prowadzących działalność w szeroko rozumianej sferze komunikacji, a także ujednolicenia sformułowań używanych w ustawach dotyczących różnych służb w projektowanej ustawie. Po pierwsze, zamiast dotychczasowego opisowego ujęcia informacji identyfikujących podmiot korzystających z usług pocztowych oraz dotyczących faktu okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, wprowadzono pojęcie danych pocztowych. Definiowanie poprzez odesłanie do artykułu 82 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo pocztowe z 2012 roku. Po drugie, doprecyzowano istniejący na gruncie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązek usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną udzielania informacji o danych, o których mowa w artykule 18 ust. 1 od 1 do 5 tej ustawy organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Artykuł 18 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy. Doprecyzowanie polega na podmiotowym związaniu treści uprawnienia do pozyskiwania tych danych z organami państwa, konkretnie wskazanymi w ustawach zmieniających projektem niniejszej ustawy. Po trzecie, doprecyzowując przepisy z ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, określono zamknięty katalog danych o osobach będących w posiadaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych innych niż dane telekomunikacyjne, które uprawnione służby mogą uzyskiwać w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw. W powyższy sposób doprecyzowano przepisy ustawy dotyczące wszystkich służb uprawnionych do pozyskiwania wyżej wymienianych danych. W zakresie udostępniania danych wskazano, iż dane telekomunikacyjne, pocztowe oraz internetowe mogą być udostępniane tylko w celu realizacji konkretnych zadań określonych w ustawie regulującej działalność uprawnionej służby, przy czym wyznaczenie w zakresu tych zadań zostało każdorazowo dostosowane do specyfiki działania danej służby. Po drugie, rodzaje środków niejawnego pozyskiwania informacji. Wysoka Izbo, w aktualnym stanie prawnym, właściwym dla wszystkich ustaw dotyczących służb uprawnionych do stosowania tego środka pozyskiwania informacji, kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega, po pierwsze, kontrolowaniu treści korespondencji, po drugie, kontrolowaniu zawartości przesyłek, po trzecie, stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Wychodząc naprzeciw sformułowanym w uzasadnieniu do wyroku Trybunału oczekiwaniom Trybunału odnośnie sprecyzowania w przepisach prawa zamkniętego rodzajowo katalogu środków i metod działań, za pomocą których władze publiczne mogą w sposób niejawny gromadzić informacje o osobach, ustawodawca odpowiednio w artykule 19 ust. 6
i 6a ustawy o policji, w artykule 9e ustęp 7 i 7a ustawy o SG, w artykule 36c ustęp 4 i 4a ustawy o kontroli skarbowej, artykule 31 ustęp 7 i 7a ustawy o ŻW, artykule 27 ustawy 6 i 6a ustawy o ABW oraz AW, artykule 31 ustęp 4 i 4a ustawy o SKW oraz SWW oraz artykule 17 ustęp 5 i 5a ustawy o CBA określił wyczerpująco i jednolicie dla wszystkich uprawnionych służb sposób prowadzenia operacyjnej, kontroli operacyjnej oraz z niezbędnymi wyłączeniami. Zgodnie z projektem kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega: po pierwsze, uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Po drugie, uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku oraz pomieszczeń środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne. Po trzecie, uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po czwarte, uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. Po piąte, uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych telekomunikacyjnych, urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych. Trzeci punkt. Okres prowadzenia kontroli operacyjnej. W obecnym stanie prawnym przepisy nie ograniczają maksymalnego czasu prowadzenia kontroli operacyjnej. Istniejące rozwiązania prawne, zasadniczo jednolite dla wszystkich uprawnionych służb, przewidują, że kontrola operacyjna zarządzona właściwie dla danej służby przez sąd na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Niemniej sąd ten może na pisemny wniosek szefa służby złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego operatora wydać postanowienie o jednorazowym jej przedłużeniu na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli. Ponadto w uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstw albo ustania sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, właściwy sąd na pisemny wniosek szefa służby złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora może wydać postanowienie o prowadzeniu kontroli operacyjnej przez czas oznaczonych również po upływie wyżej wymienionych okresów. Czyli cały czas. Realizując postulat Trybunału Konstytucyjnego dotyczący sprecyzowania w ustawie maksymalnego czasu prowadzenia niejawnych czynności, po upływie których dalsze ich prowadzenie jest niedopuszczalne, w projekcie, odpowiednio w projektowanym artykule 19 ustęp 9 ustawy o policji, artykule 9e ustęp 10 ustawy o SG, artykule 36c ustęp 7 ustawy o kontroli skarbowej oraz artykule 31 ustęp 10 ustawy o ŻW, artykule 17 ustęp 9 ustawy o CBA określił jednoznacznie maksymalny okres stosowania kontroli operacyjnej. Powyższe zmienione przepisy przewidują, że po upływie okresów, na które została zarządzona kontrola operacyjna, to jest nie dłużej niż 3 miesiące, pierwsze postanowienie sądu, nie dłużej niż kolejne 3 miesiące, jednorazowe przedłużenie kontroli operacyjnej postanowieniem sądu możliwe będzie na podstawie postanowienia sądu przedłużenie po upływie wyżej wymienionych dwóch okresów prowadzenia kontroli operacyjnej na kolejne następujące po sobie okresy, jednak łączny okres przedłużenia stosowania przez te służby kontroli operacyjnej, nie licząc dwóch pierwszych przedłużeń, nie może przekroczyć 12 miesięcy. Tym samym całkowity czas prowadzenia przez wyżej wymienione służby kontroli operacyjnej w danej sprawie, łącznie ze wszystkimi przedłużeniami, nie będzie mógł przekroczyć 18 miesięcy. Wysoka Izbo, ze względu na specyfikę zadań realizowanych przez służby specjalne wykonujące działania w zakresie kontrwywiadu, ograniczenia powyższe nie zostały wprowadzone w odniesieniu do kontroli operacyjnej stosowanej przez te służby. W projektowanym artykule 27 ustęp 9 ustawy o ABW i AW i artykule 31 ustęp 7 ustawy o SKW i SWW określono, jeżeli w trakcie stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrywania przestępstw albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa,
Kontrola operacyjna może być przedłużana na następujące po sobie okresy, z których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. O przedłużeniu kontroli każdorazowo będzie decydował sąd, który wydał zgodę na jej prowadzenie, co zapewni kontrolę niezależnego organu nad prawidłowością działań podejmowanych przez te służby. Przyjęcie takiego rozwiązania w odniesieniu do służb specjalnych realizujących zadania kontrwywiadowcze i antyterrorystyczne jest niezbędne w perspektywie bieżących zagrożeń bezpieczeństwa, między innymi w kontekście przyjmowanego obecnie modus operandi sprawców takich przestępstw jak przestępstwa o charakterze terrorystycznym, szpiegostwa czy sabotażu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że projektowane określenie maksymalnego czasu prowadzenia kontroli operacyjnej pozostaje w zbieżności z artykułem 180a ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, przewidującą obowiązek operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zatrzymywania i przechowania na własny koszt danych, o których mowa w artykule 180c ustawy przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia. Należy podkreślić, iż w ramach rozpoznania i zapobiegania i wykrywania przestępstw, w tym w szczególności o charakterze szpiegowskim, terrorystycznym, czy udziału w zorganizowanej grupie lub w związku przestępczym, ważną rolę odgrywa praca analityczna. Punkt czwarty. Zasady i procedury dotyczące weryfikacji i niszczenia danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zbędnych dla prowadzonych postępowania. W celu wykonania punktu 8 i 9 wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o ABW i AW, ustawy SKW i SWW oraz ustawy CBA w zakresie, jakim nie przewidują zniszczenia danych telekomunikacyjnych i pocztowych nie mających znaczenia dla prowadzonego postępowania, w projekcie ustawy wprowadzono ujednolicone dla wszystkich służb procedury postępowania z tymi danymi. Zgodnie z projektowanym artykułem 20c ustawy o policji, artykuł 10b ustawy o SG, artykuł 36ba ustawy o kontroli skarbowej, artykuł 30 ustawy o ŻW, artykuł 28 ustawy o ABW oraz AW, artykuł 32 ustawy o SKW oraz SWW, artykuł 18 ustawy o CBA oraz artykuł 75d ustawy o straży OSC. Danych telekomunikacyjne i pocztowe, które mają znaczenie dla postępowania karnego, przekazywane są właściwemu prokuratorowi, który podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazywanych danych. Materiały, które nie mają znaczenia dla prowadzonego postępowania, mają podlegać niezwłocznemu, komisyjnemu i prokuratorialnemu zniszczeniu. Te same zasady będą miały zastosowanie również w postępowaniu z danymi internetowymi. Punkt piąty. Organy oraz procedura kontroli pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Wysoka Izbo, w odróżnieniu od regulacji odnoszących się do udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych, obowiązujące przepisy przewidują wzmocnienie nadzoru prokuratorskiego i sądowego nad prowadzeniem kontroli operacyjnej przez uprawnione służby. Nadzór ten sprawowany jest od początkowej fazy uzyskiwania zgody na jej prowadzenie. Kontrola operacyjna może być zarządzona lub przedłużana przez sąd po uzyskaniu wcześniej zgody prokuratora poprzez obowiązek informowania prokuratora o przebiegu i wynikach tej kontroli. Zasady i procedury wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej w prowadzonych postępowaniach karnych oraz niszczenia tych materiałów, a skończywszy na obowiązku informacyjnym wobec Sejmu i Senatu, realizując punkt piąty wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, obecne uregulowań przewidujących niezależnej kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w artykule 180c i 180d ustawy Prawo telekomunikacyjne. W projekcie ustawy zaproponowano, aby podmiotem uprawnionym do kontroli uzyskiwania danych telekomunikacyjnych został sąd okręgowy właściwy dla siedziby podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku w odniesieniu do Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej, Wojskowy Sąd Okręgowy właściwy dla siedziby organu Żandarmerii Wojskowej,
Sąd Okręgowy w Warszawie w odniesieniu do organu kontroli skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie w odniesieniu do Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jednocześnie na uprawnione formacje został nałożony obowiązek przekazywania określonemu powyżej sądowi raz na 6 miesięcy sprawozdań obejmujących liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz ich rodzaj. Rodzaje przestępstw, w związku z zaistnieniem których wystąpiono dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe, liczbę przypadków ze wskazaniem ich podziału na rodzaje spraw, których wystąpiono o dane. W ramach kontroli Sąd Okręgowy może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie danych. Sąd informuje szefa służby o wynikach kontroli w terminie 30 dni od jej zakończenia. Punkt 6. Zasady postępowania z materiałami, które mogą zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, czyli notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną, albo są objęte zakazami dowodowymi. Wysoka Izbo, kierując się na potrzeby wykonania w punkcie 6 wyroku Trybunału odnoszącego się do niekonstytucyjności przepisów regulujących kontrolę operacyjną ze względu na brak regulacji przewidującej gwarancję niezwłocznego, komisyjnego i prokuratorialnego zniszczenia materiałów zawierających informacje objętymi zakazami dowodowymi, co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodowej, bądź uchylenie było niedopuszczalne w poszczególnych ustawach pragmatycznych, wprowadzono zasady postępowania z materiałami uzyskanymi w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, które mogą zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową. W projektowanych artykule 19 ust. 15f do 15j ustawy o policji, artykule 9e ust. 16f do 16j ustawy o OSG, artykule 36d ust. 1f do 1i ustawy o kontroli skarbowej, artykuł 31 ust. 16f do 16j ustawy o ŻW, artykuł 27 ust. 15h do 15l ustawy o ABW i AW, artykuł 31 ust. 14f i 14j ustawy o SKW i SWW, artykuł 17 ust. F artykuł 17 ust. 15f do 15j ustawy o CBA zaproponowano, aby w przypadku, w którym będzie zachodzić przypuszczenie, że materiały uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej będą zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w artykule 18 paragraf 2 KPK, tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, etc., albo zawierać informacje, o których mowa w artykule 178, artykule 178a albo artykule 180 paragraf 3 KPK, szef służby przekaże je właściwemu prokuratorowi. Prokurator następnie kieruje je niezwłocznie do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną wraz z wnioskiem o stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w przytoczonych przepisach KPK, a także dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę związaną z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w artykule 180 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego, nieobjęte zakazami określonym w artykule 180, artykule 178, artykule 178a i artykule 180 paragraf 3 KPK, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w artykule 240 paragraf 1 Kodeksu Karnego, sąd, wydając postanowienie o dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym tych materiałów, będzie zobowiązany kierować się tymi samymi przesłankami, o których mowa w artykule 180 paragraf 2 KPK, to jest dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz faktem, że okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Sąd ma też zarządzać zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Na postanowienie sądu o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym tych materiałów prokuratorowi będzie przysługiwało zażalenie o wykonywaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów. Szef uprawnionej służby niezwłocznie informuje prokuratora. Punkt 7. Nowelizacja ustaw prawa telekomunikacyjne. W projektowanej ustawie zawarto przepis artykuł 8 uchylający artykuł 180g ustawy z dnia
16 lipca Prawo telekomunikacyjne. Konieczność uchylenia tego przepisu wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 roku. Trybunał w przedmiotowym wyroku stwierdził nieważność dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnieniem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywie 2002/58/WE. W konsekwencji powyższego utracił podstawę prawną zawarty w artykule 180g obowiązek przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w artykule 180g ust. 1 ustawy i następnie obowiązek przekazywania tych informacji przez prezesa UIK Komisji Europejskiej. W zamian za uchylone regulacje w celu zapewnienia opinii publicznej niezbędnych informacji w projekcie ustawy przewidziano natomiast obowiązek corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi przez ministra sprawiedliwości informacji na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. Artykuł 5 punkt 3 projektu. Punkt 8. Nowelizacja ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną. W projektowanej ustawie wprowadzono przepisy dotyczące artykułu 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które reguluje zagadnienie braku odpłatności za dane otrzymywane od usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną. Przepisy końcowe, punkt 9. Wobec faktu odroczenia wyroku Trybunału sygnatura K23/11 utraty mocą obowiązującej zakwestionowanych przez Trybunał przepisów projektodawca przyjął jako zasadę, że ustanowione w projekcie unormowania dotyczące postępowania z materiałami kontroli operacyjnej oraz danymi telekomunikacyjnymi i pocztowymi powinny znaleźć zastosowanie we wskazanych obszarach w ramach postępowania wszczynanych po wejściu w życie projektowanej ustawy. Mając na uwadze powyższy projekt, w artykule 13 przewiduje, że do kontroli operacyjnej, która była prowadzona przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, nie została zakończona do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe, natomiast w artykule 15 dotyczącym postępowania w sprawie udostępnienia danych telekomunikacyjnych oraz danych identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych, które były wszczęte przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i nie zostały zakończone do tego czasu, a także danych telekomunikacyjnych i pocztowych uzyskanych w tych postępowaniach, stwierdza się, że do tych postępowań i zgromadzonych danych stosują się przepisy dotychczasowe. W związku z przewidywanym w projekcie ograniczeniem maksymalnego czasu kontroli operacyjnej zarządzonej na wniosek właściwego organu Policji, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej i Żandarmerii Wojskowej w artykule 14 projektu zawarte regulacje, zgodnie z którą wniosek tych służb o zarządzenie kontroli operacyjnej w dotychczasowym brzmieniu złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stanowi podstawę do zarządzenia przez sąd kontroli w trybie określonym w tych przepisach w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą. Po zakończeniu powyższej kontroli operacyjnej wskutek upływu terminu może zostać jednokrotnie zarządzona kontrola operacyjna według zasad określonych projektowaną ustawą. W związku z doprecyzowaniem katalogu przestępstw uprawniających ABW do wnioskowania o zarządzenie kontroli operacyjnej w projekcie zawarto przepisy, artykuł 16, przewidujący, że do doprowadzonej przez ABW kontroli operacyjnej wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis ten obejmuje także przedłużenia kontroli operacyjnej, o których mowa w ustępie 8 i 9 obecnej ustawy o ABW i AW, a trwających w chwili wejścia w życie ustawy nowelizującej, a zatem przedłużenie kontroli operacyjnej, o których mowa w ustępie 8 i 9 obecnej ustawy o ABW i AW, będą się odbywać na podstawie dotychczasowych przepisów. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przedstawiony przeze mnie projekt ustawy
uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do przepisów regulujących zakres przesłanek prowadzenia kontroli operacyjnej i udostępnianych danych telekomunikacyjnych, ochrony tajemnicy zawodowej w toku realizowanych czynności niszczenia zbędnych danych telekomunikacyjnych, określenia zakresu i trybu kontroli nad pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych, określenia środków niejawnego pozyskania informacji o jednostkach, określenia maksymalnego okresu prowadzenia kontroli operacyjnej, podawania do publicznej wiadomości informacji o danych telekomunikacyjnych pozyskiwanych przez uprawnione służby. Ponadto wyżej wymieniony przeze mnie projekt, który dzisiaj przedstawiam, wprowadzone zostały takie same gwarancje ochrony prawnej w stosunku do uzyskiwanych przez uprawnione służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz danych internetowych. Wysoka Izbo, wobec tego podstawowym skutkiem projektu będzie urzeczywistnienie zasad i gwarancji konstytucyjnych w sposób wskazany przez Trybunał Konstytucyjny. Można oczekiwać, że wejście w życie projektowanej regulacji będzie sprzyjać budowaniu zaufania jednostek do działań o charakterze niejawnym podejmowanych przez służby policyjne oraz służby ochrony państwa, w szczególności poprzez zwiększenie przejrzystości przepisów oraz określenie precyzyjnych procedur obowiązujących w omawianym obszarze funkcjonowania państwa. W związku z tym w imieniu wnioskodawców wnoszę o przyjęcie wyżej wymienionego projektu. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wystąpi pan poseł Bogdan Rzońca.